Czwarta fala pandemii stała się faktem. Od 2 dni przeprowadzane testy wykazują zwiększoną zachorowalność na koronawirusa. Tylko wczoraj i dziś potwierdzono łącznie ponad 2000 nowych przypadków. Dr Michał Sutkowski w rozmowie z telewizją Republika powiedział, że epidemia będzie się rozkręcać. Rozkręcać się na pewno rozkręca, bo to widać, prawda? Jeżeli są przyrosty, 2 tygodnie temu było niecałe 700, a mamy teraz 1200, no to na pewno to się rozkręca. I narasta tam do 30% tydzień do tygodnia. No to jest oczywiście jesień, mieszanie się infekcji, ludzie się przeziębiają, zmniejsza się odporność, mniej przebywają w przestrzeniach zewnętrznych, więc no to też sprzyja infekcji. Dzieci poszły do szkół, też sprzyja infekcji, ludzie wrócili do pracy, też sprzyja infekcji. Pomimo wzrastającej liczby zachorowań, obawy przed zakażeniem koronawirusem praktycznie się nie zmieniły i od czerwca tego roku utrzymują się na stabilnym poziomie, wskazano w sondażu CBOS. 48% ankietowanych obawia się zarażenia koronawirusem, 52% nie wyraża takich obaw. CBOS podało, że obawy przed zakażeniem koronawirusem zależą przede wszystkim od wieku. Respondenci poniżej 45 roku życia w większości nie obawiają się zarażenia. Wśród osób w wieku 45-54 lata obawy są niewielkie. Natomiast osoby z grupy 55+ w większości boją się zakażenia. Czwartek jest ostatnim dniem, aby wziąć udział w spisie powszechnym. Spisać się można już tylko do północy. Spis jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5000 zł. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski. Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego. Dokładna lista pytań dostępna jest na stronie spis.gov.pl. W Pradze wznowiono przerwane w nocy ze środy na czwartek rozmowy na temat kopalni Turów, którym przewodniczą ministrowie klimatu Michał Kurtyka i środowiska Richard Brabec. Polski minister powiedział, że rozmowy są trudne, a do zawarcia porozumienia potrzebna jest wola polityczna. Przypomnijmy, strona czeska wniosła skargę przeciwko Polsce w sprawie Turowa do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w lutym bieżącego roku. Wnioskowała też o tzw. zastosowanie środka tymczasowego, czyli zakazu wydobycia. W maju bieżącego roku TSUE, odpowiadając na wniosek Czech, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie. Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie pracować i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. 20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia. W miniony wtorek rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył, że Polska nie zaczęła jeszcze płacić tej kary. Minister finansów Tadeusz Kościński weźmie udział w spotkaniu z ministrami finansów Grupy Wyszehradzkiej poświęconemu m.in. unijnym regułom fiskalnym. Dodał, że przedstawi ministrom finansów krajów V4 główne kierunki programu Polski Ład. Zgodnie z planem spotkanie zakończy się podpisaniem przez ministrów finansów V4 wspólnej deklaracji. Jest ona wyrazem gotowości grupy do współpracy podatkowej i cyfrowej. W spotkaniu oprócz Kościńskiego uczestniczyć będą wicepremier i minister finansów Węgier, wicepremier, minister finansów Czech oraz wicepremier i minister finansów Słowacji. Rząd będzie przygotowywać kolejne działania na granicy z Białorusią, jeżeli w ciągu najbliższych 60 dni sytuacja nie wróci do normy. Na wtorkowym posiedzeniu rząd podjął decyzję o zawnioskowaniu do prezydenta Andrzeja Dudy o przedłużenie stanu wyjątkowego. Sejm wnioskiem zajmie się dziś wieczorem. Ponadto Rada Ministrów zdecydowała, by w nowelizacji budżetu zapisać dodatkowe 0,5 mld zł na zbudowanie dodatkowej infrastruktury zabezpieczającej granicę. Od 4 października do 5 listopada potrwa nabór wniosków w programie walki z wykluczeniem cyfrowym dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt, którego budżet wynosi 80 milionów złotych, zostanie sfinansowany ze środków unijnych. To jest, szanowni państwo, część większego programu Cyfrowa Gmina, programu, który ogłaszaliśmy w tym tygodniu. To jest program, w ramach którego środki
około miliarda złotych trafią do polskich samorządów właśnie na finansowanie zadań z szeroko rozumianą cyfryzacją. No i ponieważ takie inicjatywy, jak właśnie ta, o której dzisiaj mówimy z panem ministrem, mogą być z tego sfinansowane, podjęliśmy decyzję o tym, żeby tam, gdzie tych środków przez wiele, wiele lat po prostu nie było, one teraz trafiły. Eurostat podał najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce. Stopa po sierpniu wynosi 3,4%, czyli tak samo jak w lipcu. Oznacza to, że bez stałego zajęcia znajduje się 575 tysięcy osób. Sieć sklepów Biedronka po decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została zobowiązana do przeprowadzenia akcji edukacyjnej i quizu. Do otrzymania są bony na zakup o łącznej wartości 7,5 miliona złotych. Może je zdobyć 500 000 klientów. W wydanej na początku tego roku decyzji prezes UOKiK Tomasz Chrustny stwierdził, że właściciel sklepów Biedronka zamieszczał regulaminy promocji z opóźnieniem, a w sytuacji, gdy nie odpowiadał na reklamacje z nimi związane, w ustawowym terminie 30 dni nie uznawał roszczeń konsumentów. Szczegóły zobowiązania opisane są w decyzji zamieszczonej na stronie urzędu. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie biedronka.pl.